men on a leash. Poor young men who lost their way. Blend illusions of the right. Placing real at times. Hunters on a line. Born the fearman's spine. Lead the red aside. What about the men executing orders? Hunters on a line. Born the fearman's spine. Lead the red aside. What about the men executing Witajcie. Dzisiaj, jak widzicie, mam wam do zaprezentowania bitwę. Jak już ktoś się mógł domyślić, jest to bitwa o Stalingrad, w samym jego centrum, na tym słynnym placu, gdzie był pomnik tych tańczących dzieci, ale nie wiem, jak ten pomnik się nazywał. Tutaj właśnie możecie zauważyć na środku ten pomnik. Napisał taki pomysł dał mi Bartosz Maga, którego serdecznie pozdrawiam. Napisał właśnie, żebym zrobił bitwę pod Stalingradem. Ja stwierdziłem, a czemu by nie? No i akurat jak pomysł mi przyszedł sam, żeby zrobić ten plac. No i jak widzicie, tak się przedstawia ta makieta. Mamy stronę niemiecką i tam w dali żołnierzy radzieckich, którzy szturmują pozycje niemieckie. No tu już są te końcowe bitwy, tak już raczej ten 1943 rok, to wtedy jeszcze tu są, widzimy walki, bo już Rosjanie przejmują inicjatywę w Stalingradzie, a Niemcy uporczywie się bronią, jednak no, przegrywają po prostu. No i myślę, że teraz tak omówię trochę makietę, mogliście zobaczyć w tej pierwszej części ją z bliska, ale teraz tak też omówię makietę, opiszę ją wam. Tutaj, jak widzicie, mamy oczywiście żołnierzy niemieckich, ale tutaj też w dali mamy taką barykadę, którą zrobiłem, że to niby jest z tych płyt chodnikowych, a to jest po prostu, ona jest zbudowana z klocków, no takich kwadratowych 2x2, chyba tak to się mówi, 2x2 study. No i właśnie tak ona się prezentuje. No fajnie to wygląda, mam nadzieję, że wam się ona spodoba. Tutaj mamy oficera z lugerem, który tam krzyczy, żeby przyniósł granaty ten oto niemiecki żołnierz. Tu się rozmazuje, muszę poprawić jeszcze ostrość. Dalej mamy żołnierzy niemieckich, którzy strzelają zza barykady. Tutaj mamy żołnierza niemieckiego w takim niemieckim, no wiadomo, że w niemieckim mundurze, ale w takim, no zapomniałem słowa oczywiście, jak to zawsze bywa na odcinkach, w mundurze z byłym kamuflażem i on właśnie tutaj ładuje moździerz, tu ma skrzynię z pociskami, no i tym moździerzem strzela w stronę radziecką. Tutaj dalej mamy lejpo bomby, która tu już kiedyś wybuchła, tutaj została zniszczona jakaś zapora przeciwczołgowa. No ale jednak Niemcy tutaj naprawili też tutaj z płyt chodnikowych i też z wraku jakiegoś motoru czy motora barykady, no i ona leży troszkę na tym leju po bombie. Tutaj widzicie, ta barykada jest z klocków 2x3 study. No, no to idziemy dalej. Tutaj żołnierz niemiecki, który się tak lekko wychyla, żeby nie zostać trafiony, no i ostrzeliwuje tam biegnących żołnierzy radzieckich. A tutaj mamy stanowisko karabinu maszynowego. A
tutaj też z boku po prawej stronie dwóch oficerów, którzy pozdrawiają się no, tym hitlerowskim powitaniem i też pozdrowiły mnie Heil Hitler, tak? No, ten w zielonym jakby wyższy rangą coś powiedział, jakieś cierpkie słowa dotyczące obrony, może coś takiego i teraz no, się żegnają ci dowódcy. I tutaj mamy jeszcze skrzynię z amunicją. A tutaj jeszcze z pourywanej taśmy zrobiłem łuski po nabojach, które no, wylatują z tego karabinu maszynowego. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj widzimy dwóch żołnierzy niemieckich, tutaj jakiegoś wyższego rangą, którzy zostali no, zabici. Oni po prostu chcieli uciec z tego okopu. No i zostali trafieni. Tutaj jakby taki ochroniarz tego żołnierza z wyższą rangą, no ale obydwoje zostali i tak zastrzeleni. Tutaj mamy zabijanych żołnierzy radzieckich, którzy no biegli tutaj szturmować pozycje niemieckie, jednak ten karabin maszynowy, który właśnie tutaj się znajduje, ich załatwił, że tak powiem. Tutaj trzech niemieckich żołnierzy. Tutaj żołnierz Wehrmachtu, który strzela tak pod nogami tych dzieci, tych pomnikowych. Tutaj żołnierz z Panzerfaustem, który ma na celu trafić w tych żołnierzy, którzy biegną. Że no po prostu chce, żeby był wybuch, jakby chce użyć tego Panzerfausta tak samo jakby na przykład granata rzucić w ludzi, to on chce Panzerfaustem strzelić no, w żołnierzy. Tutaj mamy złamane część jednej z postaci na tym pomniku. A tutaj kolejny żołnierz niemiecki, SS-man, który walczy wręcz z żołnierzem rosyjskim. O, tutaj będzie lepiej widać. Żołnierz niemiecki ma pistolet, a żołnierz radziecki nóż. No i tutaj ten żołnierz niemiecki chciał właśnie go strzelić pistoletem, jednak no, żołnierz Związku Radzieckiego chwycił go za rękę, nie pozwala, żeby ten wycelował w niego, ale no, on wziął nóż. Teraz chce zadźgać tego Niemca, jednak on złapał za ten nóż, no i po prostu walka się tutaj odbywa. No a tutaj mamy oczywiście stronę radziecką, gdzie jest pełno trupów, ale także pełno nieuzbrojonych żołnierzy, no bo pod Stalingradem brakowało Rosjanom broni. No i ci żołnierze bezbronni czyhali tylko na to, aż no, któryś z ich towarzyszy wojennych no, zostanie trafiony. To tamci zabierali mu broń, no i tutaj właśnie ten żołnierz biegnie, by wziąć broń, która tutaj leży. I mamy tutaj trzech trupów, albo raczej trzy trupy, tak to chyba powinno się mówić. I tutaj właśnie mamy scenę, gdzie ten tutaj żołnierz został trafiony, padł. No, karabin wyleciał mu z dłoni. I tutaj dwóch żołnierzy, którzy rzucili się na ten karabin, ale raczej ten z brązowym kaskiem no, ten karabin weźmie. On jest... Ten karabin tak naprawdę jest z serii Lego Gwiezdne Wojny, ale po prostu już brakowało mi broni, a on akurat wygląda tak dość jak karabin chyba, nie? Mam nadzieję, że się o to nie obrazicie, że używam broni z Gwiezdnych Wojen do II Wojny Światowej. Tutaj żołnierz z radziecką flagą biegnący wymachuje właśnie tą flagą, która już jest mocno porwana. Tutaj mamy kolejnego żołnierza, który też schyla się po tą broń, którą zostawił ten żołnierz trafiony. I tutaj mamy żołnierza z blond włosami, który ładuje właśnie karabin nabojami. Myślę, że to też fajnie wygląda. To te naboje też mam z podartej taśmy, którą podarłem. I tutaj mamy NKWD-stów, trzech. Tutaj ten z megafonem idzie i krzyczy do żołnierzy radzieckich: towarzyszy naprzód! No, dodaje im otuchy. Tutaj taki oficer NKWD i tak jakby jego obstawa, no coś takiego.
I ten właśnie oficer strzela do żołnierza tutaj, który dostał, który próbował się wycofać, stwierdził, że nie ma sensu atakować, rozstrzelają ich tu wszystkich, no i zaczął uciekać. Jednak ten go trafił, a ten NKWDzista zastrzelił tego w głowę, dlatego że ten nogę miał ranną i stwierdził, że musi się wycofać, tak przekonywał oficera, to temu dał w łeb, kulą w łeb. No. Tutaj za tym pomnikiem mamy dwóch żołnierzy, jeden z nich przed chwilą się wywrócił, ten z okularek, właśnie go postawiłem. No i on właśnie ma granat, który będzie próbować przerzucić za pomnik na stronę niemiecką. I tutaj jeszcze jeden z karabinem strzelający też w pozycję niemieckie. Tutaj mamy lej po bombie, o którym zapomniałem wspomnieć. Tutaj jeszcze przed tymi NKWDzistami mamy taką jakąś małą barykadę, która powstała z jakiegoś pyłu, z jakiejś górki pyłu, worka. No i tutaj mamy barierki. Nie, jak to się nazywa? No coś od, no ozdobne takie, co jest. No na balkonie barierki chyba, nie? No. A tutaj mamy okopy, w których byli niemieccy żołnierze. Jednak tutaj już wkroczyli żołnierze radzieccy. Tutaj widzimy żołnierza, który właśnie wskoczył do tego okopu, idzie nim i strzela tutaj do niemieckiego SS-mana, który też odpowiada ogniem. Natomiast tutaj z góry jeszcze żołnierz z pepeszą też no, napruwa, że tak powiem, do Niemców. No i tutaj już dwóch leży w tym okopie trafionych. A tutaj jeszcze Niemcy siedzący w okopie dalej powstrzymują ataki żołnierzy radzieckich, chociaż no już ledwo, bo się żołnierze wroga zbliżają. Tu widzimy lampę, która jest już trochę zniszczona, no i żołnierze ruskiego, który strzela właśnie za tej lampy. Tutaj trafiony żołnierz. No i tak to się ogólnie prezentuje. No i tutaj macie pokazaną całą makietę tak z góry. No i to jest właśnie ten plac, który był w Stalingradzie. Jak już wam na początku filmu mówiłem. Myślę, że makieta się wam spodoba. Ja osobiście jestem z niej bardzo zadowolony, bo naprawdę fajnie wygląda. Dobrze mi wyszła. Zwłaszcza te okopy tam po prawej stronie mi się podobają. Jestem z nich bardzo zadowolony. Te z pomnikiem, tym co tutaj jest na środku, też jestem z niego zadowolony, bo obawiałem się, że z nim mogą być problemy, a tu okazało się, że szybko, spokojnie go zbudowałem. No i nawet trochę przypomina ten pomnik, co się znajdował się w Stalingradzie. Tak więc to będzie już chyba na tyle. Dzięki Bartow Magda za podaj mi takiego pomysłu, żeby zbudować bitwę pod Stalingradem. No a teraz myślę, że z wami się pożegnam. Zapraszam na kanał Bartosza Magda. Kurczę, nie wiem, jak to mówić. Na kanał Bartosza. No. I żegnam się z wami. Życzę wam jeszcze miłego dnia dzisiaj. No i myślę, że to będzie na tyle. W kolejnym odcinku będzie oczywiście, no kolejny odcinek będzie dotyczyć historii naszych przodków, już będzie drugi odcinek. Tak więc, do widzenia, żegnam się z wami, do zobaczenia, na razie, cześć. I jeszcze raz do zobaczenia.